Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, a dziś zaczniemy sobie od newsa telewizyjnego, bo wiadomo już oficjalnie, że Polsat Sport przeprowadzi bezpośrednią transmisję z sobotniej gali grupy Queensberry Promotions w Londynie, gali, której główną atrakcją będzie 12-rundowa walka w kategorii ciężkiej pomiędzy Derekiem Chisorą i Joe Joyce'em. Całkiem ciekawie zapowiadające się zestawienie ze względu na style boksowania obydwu pięściarzy, tam nie powinno być jakiejś przesadnej obrony, powinien być napór do przodu, mocne uderzenia, no i kto wie, być może to się wszystko skończy nokautem, także powinno być interesujące, natomiast trzeba sobie otwarcie powiedzieć, patrząc na aspekt sportowy tej walki, że obydwaj pięściarze, i Joyce, i Chisora, to są dzisiaj zawodnicy spoza tej ścisłej topki kategorii ciężkiej. Joe Joyce jeszcze niedawno wydawało się był na szczycie, był tymczasowym mistrzem federacji WBA, był oficjalnym pretendentem do pasa WBA, natomiast potem wziął sobie dwie walki z Zhangiem Zhilejem, pierwszą przegrał, potem dostał rewanż, obydwa pojedynki przegrał przed czasem, no i troszkę spadł w taki sportowy niebyt, z samego topu spadł na sam dół, można powiedzieć, bo jeszcze przed tymi walkami z Zhangiem Zhilejem on miał taką reputację ringowego niszczyciela, przecież wygrywał przed czasem z Danielem Dubois, z Josephem Parkerem, z zawodnikami, którzy aktualnie są na topie, miał potężne uderzenie, do tego jeszcze uważany był za najtwardszą szczękę kategorii ciężkie, no przecież dyskutowało się o takim potencjalnym pojedynku na najtwardsza szczęka, czyli Joe Joyce kontra najmocniejszy cios wagi ciężkiej, czyli Deontay Wilder. Dzisiaj Wilder i Joe Joyce popadli niestety przez swoje porażki w niełaskę. Natomiast Derek Chisora to Derek Chisora, to znana firma od lat, natomiast zawodnik past prime już dawno, co prawda półtora roku temu jeszcze boksował o pas WBC z Tysonem Fury, natomiast wiemy, jak ta walka wyglądała, no i wiemy, że Derek Chisora był, tak brzydko mówiąc, taką trochę zapchaj dziurą dla Tysona Fury'ego, zawodnikiem, który jest niesłychanie popularny, ze względu na swoją popularność w Wielkiej Brytanii może jeszcze długo boksować w main eventach, nawet jeśli będzie przegrywał, natomiast to nie było sportowe wyzwanie dla Tysona Fury'ego, potem jeszcze kilka miesięcy później Derek Chisora wygrał, co prawda, z Geraldem Washingtonem, ale Gerald Washington to też nie jest światowa topka, także i Joe Joyce, i Derek Chisora to nie jest szczyt kategorii ciężkiej, natomiast ich zestawienie powinno być całkiem interesujące dla oka, jeśli ktoś lubi taki twardy, mocny boks, to tam się coś powinno wydarzyć, jeśli Joe Joyce wygrałby w taki przekonujący sposób z Derekiem Chisorą i jeszcze potem wygrał z kimś znaczącym, to kto wie, być może wróci na szczyt gdzieś tam do czołówki kategorii ciężkiej. Na razie zwycięstwo nad Derekiem Chisorą, no to nie będzie taka jedna jaskółka wiosny nie uczyni. To nie wystarczy Joe Joyce'owi, żeby wrócić do światowej czołówki kategorii ciężkiej, no ale tę walkę z Derekiem Chisorą powinien wygrać, jest faworytem tego starcia, mniej więcej 1-3, taki średni kurs na jego zwycięstwo wynosi, na Dereka Chisora 4,5, więc dość wyraźny faworyt w osobie Joe Joyce'a. I na tej samej gali, jeszcze to też będziemy mogli na Polsacie Sport obejrzeć, inne starcie w kategorii ciężkiej, inna obok Joe Joyce'a twarda szczęka kategorii ciężkiej, czyli nasz Mariusz Polski Wiking Wag, który przetestuje młodego, gniewnego kandydata na mistrza świata kategorii ciężkiej, Mosesa Itaume. Itaume to jest gość, którego namaścił na przyszłego króla wagi ciężkiej sam Tyson Fury, który miał okazję z nim sparować. Z kolei Lawrence Okolie, który miał okazję sparować z całą czołówką brytyjskiej kategorii ciężkiej, mówi, że Itaume obok Daniela Dubois to są dwaj najmocniej bijący zawodnicy w kategorii ciężkiej, więc ten cios podobno Itaume jest przerażający. Na razie tego dowodzi w pojedynkach kolejnych ze słabszymi rywalami. Mariusz Wach natomiast będzie ciekawym testem dla Itaume, zwłaszcza ze względu na swoją szczękę i ten cios Itaume, no bo słuchajcie, ile by walk jeszcze Mariusz Wach nie przegrał, to on bardzo rzadko przegrywa przed czasem. Ostatnio prezentował się na Wyspach, zrobił pełen dystans z Fraserem Clarkiem, wcześniej z Hughiem Furym również zrobił pełen dystans, więc gdyby udało się Mosesowi Itaume skończyć Mariusza Wacha przed czasem, to byłoby coś. I to jest ten cenny skalp na Mariuszu Wachu, który jeszcze przez długi czas pewnie będzie można zdobyć, a przypominam, że Mariusz Wach kiedyś pół żartem, pół serio zadeklarował, że będzie boksował jeszcze do 50. Także jeszcze będzie długo mógł testować młodych, gniewnych. I też mi się wydaje, że to jest powód, dla którego Mariusz Wach niespecjalnie się do tych wszystkich free fightów pcha, bo on za walki na Wyspach z takimi notowanymi nadziejami kategorii ciężkiej, z wysoko notowanymi zawodnikami, dostaje całkiem solidne pieniądze, więc on nie musi na razie do tych free fightów się pchać, żeby tam pieniądzory zarabiać. W stawce tego pojedynku Wach kontra Itaume będzie pas WBO Intercontinental kategorii ciężkiej. Moi drodzy, jeśli tu
tutaj już mówiliśmy wcześniej o kursach bukmacherskich, to nie wierzą bukmacherzy nie wiedzieć dlaczego zwycięstwo waha nad Mosesem i Taumą, bo można zarobić 19-krotność stawki. Kurs jest 19-0 na zwycięstwo Mariusza Wacha. Ale pewnie to się skończy zwycięstwem i Taumy, natomiast czy to będzie wygrana przed czasem, to jest tutaj w tej walce zagadka. Ta gala, która będzie pokazywana przez Polsat Sport, bo i Tauma Wach i Joyce kontra Cisora, to będzie jedna karta walk londyńska. To może być jedna z ostatnich walk, którą w Polsce będziemy mogli oglądać całkowicie za darmożkę w Polsacie Sport, bo no, ptaszki ćwierkają, że Frank Warren po tym takim mariażu z Turki Alal Sheikhiem, z platformą DAZN, z tymi saudyjskimi galami, może teraz przeskoczyć już do DAZN ze swoją grupą, ze swoimi pięściarzami. Jak tylko wygaśnie kontrakt telewizyjny z BT Sport, to gala już potem Franka Warrena będzie można oglądać na platformie DAZN, która jest no, płatna. Poza tymi głównymi eventami, które są w pay-per-view, no to te mniejsze gale są galami w ramach abonamentu. No ale tak czy siak trzeba płacić, chociaż no, można powiedzieć, że za Polsat Sport też zapłacić trzeba. No ale w każdym razie szykuje się ewentualny transfer Franka Warrena z BT Sport do DAZN, a w Polsce z Polsatu Sport do DAZN. Zostajemy sobie przy Franku Warrenie, bo skomentował on w rozmowie z Box Nation ostatni ten wpis internetowy grupy menadżerskiej Antonego Joshua, który to wpis na Twitterze sugerował, jakoby Daniel Dubois, który z Joshua zmierzy się w walce o pas IB w kategorii ciężkiej 21 września, mógł być na koksie, bo według menadżerów Antonego Joshua jeszcze Daniel Dubois nie zapisał się na testy antydopingowe, natomiast to wszystko potem grupa Queensberry Promotion zdementowała, twierdząc, że Daniel Dubois na testy jest zapisany, a teraz w rozmowie z Box Nation na ten temat Frank Warren powiedział tak. Nie wiem dlaczego to zrobili, ich trzeba o to zapytać. To było głupie i niewłaściwe, Daniel jest zapisany na testy, jest czysty i nie potrzebuje sterydów, by odpalać swoje bomby i rakiety. Jeśli je widzisz w powietrzu, to sam masz ochotę być na sterydach, żeby przetrzymać ich uderzenie. Tak o tym wszystkim mówi Frank Warren. Ja powiem wam, że generalnie w ogóle mnie dziwi, że obóz Antonego Joshua porusza w tym temacie kwestie wspomagania, kwestie sterydów, bo przez całą karierę to właśnie Antony Joshua raczej się zmagał z tymi oskarżeniami o stosowanie dopingu, no bo no, szczerze powiedziawszy, Daniel Dubois wygląda jak taki wielki, potężny klos, który ma po prostu naturalną siłę, bo jest wielkim, potężnym klocem, natomiast Antony Joshua wygląda jak no taki dobrze, pięknie zbudowany ciężki z fabryki pięknie zbudowanych ciężkich. To jest chłop, który ma wielką, wspaniałą muskulaturę, do tego całkiem małą tkankę tłuszczową i przy tym wszystkim jeszcze naprawdę jak na swoją tą ilość masy mięśniowej, on ma całkiem niezłą kondycję. No, jeśli go porównamy z Aleksandrem Usykiem, czy z jakimś tam chudszym zawodnikiem, no to może nie jest mistrzem wydolności, natomiast jak na tą swoją ogromną masę mięśniową, on tę kondycję ma świetną, także pewnie też z tego powodu cały czas jest zmaga z tymi zarzutami o doping. Jeszcze jakiś czas temu Dillian White bodaj wyciągnął tę sprawę TUE, czyli takich zwolnień ze względów zdrowotnych. Przy tych zwolnieniach można korzystać wtedy z zakazanych środków, jeśli ma się poświadczenie takie lekarskie, że jest się na coś chorym. Ta sprawa też nie została do końca pociągnięta i nie przedstawiono na to żadnych dowodów, że Joshua z takich TUE korzysta. Natomiast to generalnie jest to dziwne trochę, że ekipa Antonego Joshua postanowiła tutaj sięgnąć po tę kartę sterydową. Zostajemy w wadze ciężkiej, ale lecimy za ocean, daleko, gdzieś tam do Los Angeles, bo w Los Angelesie 3 sierpnia dojdzie do ciekawej walki w kategorii ciężkiej pomiędzy Andym Ruizem Juniorem i Jarellem Millerem. No i Andy Ruiz Jr. udzielił Fight Hubowi takiego obszernego wywiadu, w którym wytłumaczył się trochę z tej swojej absencji dwuletniej, bo przecież on wygrał eliminator w WBC półfinałowym, miał w eliminatorze finałowym walczyć z Deontayem Wilderem, ale zniknął gdzieś nam ze sceny bokserskiej. 2 lata go nie było i teraz tłumaczy, że to wszystko było spowodowane po pierwsze leczeniem kontuzji, jakieś tam problemy z barkiem, a do tego po prostu brakowało mu motywacji. Nie widział sensu w boksowaniu, chciał odpocząć, wyczyścić sobie głowę, bo jak twierdzi, nie chciał wychodzić po prostu po wypłatę do ringu. Teraz jak twierdzi, jest zmotywowany, wróciła mu chęć boksowania i mierzy wysoko. I teraz przed walką z Jarellem Millerem, posłuchajcie, Andy Ruiz Jr. opowiada tak. Mam nadzieję, że go znokautuje, będą ku temu okazje, bo on się otwiera.
a ja dobrze kontruję. Taki jest plan, żeby go znokautować i szykować się do kolejnej walki, ale chcę po prostu wygrać, nieważne czy na punkty, czy przez knockout, i znów zaboksować w grudniu. Miller jest całkiem dobry, przegrał tylko jedną walkę, jest duży, idzie do przodu, zrzuca te swoje bomby, wykorzystuje swoją masę ciała, ale widzę też jego wady, często się odsłania. Myślę, że moje kombinacje, szybkość i timing zrobią tu robotę. Myślę, że dobrze wypadnę na jego tle, ale w ringu może zdarzyć się wszystko i nikogo nie można lekceważyć. Tak opowiada Andy Ruiz Jr. I ciekawe jest to, co mówi on o grudniu, bo zaraz potem też mówił jeszcze o tym, że marzy mu się rewanż z Josephem Parkerem, jeśli byśmy to do kupy złożyli. Joseph Parker, grudzień, kto wie, być może na undercardzie tej riackiej grudniowej gali, 21 grudnia, Fury kontra Usyk numer 2, wielki rewanż, tam mogłoby dojść do starcia pomiędzy Josephem Parkerem i Andym Ruizem Juniorem. Joseph Parker ma teraz świetną pasę, wygrał z Zhangiem Zhilejem, wygrał z Deontay Wilderem, taki rewanż po latach z Andym Ruizem Juniorem, który przecież dał bardzo wyrównaną walką Mistrzostw Świata w WBO w 2016 roku Josephowi Parkerowi. To byłoby ciekawe zestawienie. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, jeśli chodzi o kursy bukmacherskie, bo dzisiaj tak tymi kursami jedziemy, jak jakiś bukmacher tutaj je zapodaje, to 1.33 na zwycięstwo Andy'ego Ruiza Juniora i 4.0 na zwycięstwo Jarela Millera. Troszkę podobne zbliżone kursy do tego, co się dzieje w walce pomiędzy Joe Joyce'em i Derekiem Chisorą. I na zakończenie jeszcze taki fantazyjny news z kategorii ciężkiej, bo członek, w zasadzie szef sztabu treningowego, taki szef organizator, Siergiej Łapin, Aleksander Usyka poinformował, że Aleksander Usyk może rozważyć w przyszłości starty w BKFC, czyli takiej federacji, której jednym z udziałowców jest Conor McGregor, federacji walk na gołe pięść. Nie mówię tutaj o Gromdzie, ale o BKFC. Posłuchajcie, co Siergiej Łapin rzekł. Usyk dowiódł już, że jest najlepszym pięściarzem swojego pokolenia i gdy zakończy karierę Tysona Fury'ego, rozważymy różne opcje. Może zejdziemy z wagą w dół, a może pojawi się coś wyjątkowego. Tak opowiada Siergiej Łapin, już trochę stawiając krzyżyk na Tysonie Fury'm, ale słuchajcie, gdyby faktycznie Aleksander Usyk wygrał z Tysonem Fury'm po raz drugi, no to on w boksie tak naprawdę nie ma sobie nic do udowodnienia, bo zobaczcie, nawet gdyby teraz po raz drugi wygrał z Tysonem Fury'm, czy to w jakiś sposób wzbogaca jego rezimy bokserskie? No nie, bo on już przeszedł tę bokserską grę, był bezdyskusyjnym czempem w wadze cruiser, był bezdyskusyjnym czempem w wadze ciężkiej, teraz to drugie zwycięstwo nad Fury'm nic u niego nie zmienia. Potem ewentualnie Anthony Joshua, czy wygrana z Joshua numer 3 coś by zmieniała w rezimie bokserskim Usyka? No nic. Ja wcześniej słuchałem tych opowieści też chyba Siergieja Łapina, ale też i Aleksandra Usyka, chyba Egisa Klimasa, o ewentualnym zejściu w dół do wagi cruiser i ponownym wywalczeniu mistrzowskiego pasa. Też uważam, że to nie jest żaden dodatek do kariery Aleksandra Usyka, no bo co to jest za manewr? On już tam był czempem bezdyskusyjnym z innymi mistrzami, czy gdyby teraz ten zdobył pas, nie wiem, na Opetai, też żadna różnica. Uważam, że już tak to zupełnie poważnie mówiąc, waga Bridger byłaby jakimś wyzwaniem dla Aleksandra Usyka, bo przynajmniej byłaby to nominalnie inna kategoria wagowa, bo junior ciężki był już mistrzem, w ciężkiej był już mistrzem, gdyby dołożył tego do tego jeszcze pasek Bridger, to by było coś, no bo formalnie jest to trzecia kategoria wagowa. Natomiast no, co pozostaje więcej w boksie Aleksandrowi Usykowi? Jeszcze raz, on już zrobił wszystko. Te walki na gołe pięści troszkę brzmią jak marketing, takie podpięcie się Siergieja Łapina pod Conora McGregora. Zresztą Conor McGregor na swoich social mediach tę wypowiedź Usyka też wrzucił. No MMA to też jest troszkę inny świat. Te starty bokserów w MMA różnie wyglądały. Uważam, że to raczej by sobie Aleksander Usyk spaskudził karierę ewentualną przegraną w MMA. No ale zobaczymy. A może wrestling? Ostatnio Terence Crawford był w wrestlingu, to może do wrestlingu też wyskoczy Aleksander Usyk. W każdym razie takie opowieści snuje Siergiej Łapin, a w tej prasówce to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno.